Czy cię to zmęczy, gdy będziemy rozmawiali z tobą? Lecz któż zdoła powstrzymać się od słów? Księga Hioba, 4, rozdział, 2 werset. Wtedy może być już za późno. Łukasz był lubiany wśród swoich kolegów i spełniał się zawodowo. Jego rodzice, chrześcijanie, poważnie podchodzili do tematu wiary. Kiedy był dzieckiem, modlili się z nim i czytali Biblię. Po dorośnięciu porzucił wszystko, czego się od nich nauczył, i uśmiechał się z politowaniem, gdy słyszał o Bogu albo o modlitwie. Pewnego razu dał popis swojej elokwencji przed kolegami z pracy i, używając drwiących słów, nie pozostawił suchej nitki na kościele, pastorach i wierze. Był z siebie dumny, bo dobrze wiedział, że potrafi świetnie uargumentować swoje poglądy. Następnego dnia jego przyjaciel wziął go na bok. Paweł wierzył w Boga. Łukasz zaś respektował jego wiarę, pomimo że zazwyczaj wyśmiewał się ze wszystkiego, co miało związek z pobożnością. Paweł cicho i z przejęciem powiedział: Łukasz, Bóg podarował ci humor i rozum. Potrafisz świetnie dyskutować i przekonywać ludzi. Używasz tych swoich zdolności do mówienia przeciwko Bogu. Możesz pewnego dnia znaleźć się w wielkim niebezpieczeństwie, wpaść w jakąś pułapkę i poczuć, że Bóg do ciebie przemawia. Wtedy jednak może być już za późno. Łukasza aż zmroziło. Zniknęło jego poczucie dumy. Tylko na chwilę. Szybko zapomniał o słowach swojego przyjaciela. Może i ty masz za sobą pobożną przeszłość. Miałeś rodziców albo dziadków, którzy się za ciebie modlili. Może sam śpiewałeś chrześcijańskie pieśni i uczyłeś się fragmentów z Pisma Świętego na pamięć. Teraz jednak wstydzisz się swojej przeszłości i uśmiechasz się z politowaniem, będąc przekonanym, że już na dobre pozostawiłeś za sobą swoją dziecięcą wiarę. Wtedy, kiedy znajdziesz się w sytuacji, w której wyraźnie poczujesz, że Bóg istnieje i do ciebie przemawia. Więc teraz jednak wstydzisz się tej swojej przeszłości i uśmiechasz się z politowaniem, będąc przekonanym, że już na dobre pozostawiłeś za sobą swoją dziecięcą wiarę. Co wtedy, kiedy znajdziesz się w sytuacji, w której wyraźnie poczujesz, że Bóg istnieje i do ciebie przemawia? Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Księga Psalmów 139:5. Wtedy może być już za późno. Łukasz porzucił swoją wiarę z Kościoła i Boga, potrafił się już tylko z politowaniem śmiać. Kolega ostrzegł go, że pewnego dnia Bóg może do niego przemówić przez bardzo niebezpieczną sytuację, ale wtedy może być już za późno, by go prosić o łaskę. 6 miesięcy później Łukasz stał przed swoim arcydziełem, wielkim sejfem, którego mechanizm zamykania sam wynalazł. Szef pochwalił go za wspaniałą robotę. Również klient był zachwycony. Przed przekazaniem sejfu właścicielowi Łukasz wszedł do niego, chcąc ostatni raz przetestować, czy wszystko funkcjonuje bez zastrzeżeń. Czy sam pociągnął za sobą drzwi, czy może ktoś inny je popchnął? Zanim zdążył temu zapobiec, włas zatrzasnął się za nim. Natychmiast zorientował się, że wpadł we własną pułapkę, gdyż do sejfu były tylko 2 klucze. Jeden miał w swojej kieszeni, ten teraz i tak mu nic nie pomoże, a drugi był u jego przełożonego. Ale gdzie on teraz jest? Łukasz zaczął wołać, walić pięściami w drzwi. Wpadł w panikę. Jak długo tu wytrzyma? W
Wtedy przypomniały mu się słowa przyjaciela, jakimi go ostrzegał jakiś czas temu. Możesz pewnego dnia znaleźć się w wielkim niebezpieczeństwie, wpaść w jakąś pułapkę, poczuć, że Bóg do ciebie przemawia. Wtedy może jednak być już za późno. Dokładnie wiedział, że znajduje się dokładnie w takiej sytuacji i że Bóg przez nią chce uświadomić mu jego wrogie nastawienie do siebie. Przypomniał mu się też wiersz z Biblii, którego kiedyś uczył się na pamięć. Wołali do Pana w niedoli swej, a On wybawił ich z utrapienia. Psalm 107:6. Czy jednak miał w ogóle prawo teraz wołać do Pana? Czy mógł oczekiwać od Boga wysłuchania, jeśli do tej pory zawsze go odrzucał? Światło świeci prawym w ciemności. Księga Psalmów 112:4. Wtedy może być już za późno. Łukasz zatrzasnął się w sejfie i powoli zaczęło brakować mu tlenu. W tej sytuacji zapragnął zawołać do Boga, z którego wcześniej tak często się śmiał i drwił. Czy jednak miał do tego prawo? Nie miał wątpliwości, że Bóg istnieje, niebo i piekło istnieje. Dokładnie też wiedział, iż nie zasłużył na współczucie. Jedyne, co mu pozostało, to wołać do Niego i prosić o łaskę. Uklęknął więc w środku sejfu i zaczął błagać Boga, aby wybaczył mu wszystkie jego grzechy. Myślał też o swoich rodzicach i o cierpieniu, jakie zgotowałaby im jego śmierć. W kieszeni znalazł długopis i napisał w swoim notatniku: niech Bóg wam błogosławi. Prosiłem go, żeby mi wybaczył. Łukasza ogarniało coraz większe zmęczenie. Po niedługim czasie zasnął, potem zemdlał. Następną rzeczą, którą pamięta, to były jakieś niewyraźne głosy, światło i znów ciemność. Kiedy otworzył oczy, leżał w łóżku, a jego mama trzymała go za rękę. Nie minęło dużo czasu, a wrócił do sił. Od tej pory często opowiadał swoim przyjaciołom i kolegom w pracy o swoim nawróceniu w sejfie, gdyż zależało mu na skorygowaniu swoich lekkomyślnych słów, które wypowiadał wcześniej. Również my niejednokrotnie w życiu znajdujemy się w sytuacjach, w których natychmiast wiemy, że Bóg istnieje i że do nas właśnie w tej chwili przemawia. Czy ignorujemy Go wtedy? Albo może zgadzamy się na spotkanie z Nim? Jeśli nadal będziemy postępować jak do tej pory, lekceważąc oferowane nam Boże zbawienie, to czy ujdziemy cało przed Jego sądem, jak to mówi List do Hebrajczyków, 2:3? Teraz jest jeszcze czas, żeby go usłuchać.